No cześć, witajcie. Dawno nas nie było na YouTubie, bo mieliśmy przerwę urlopową. Cały tydzień aż ja cię kręcę normalnie. Dobrobyt. Ja w każdym razie na urlop wyjechałem dopiero we wtorek rano, bo piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek od rana jeszcze walczyłem z tym swoim kamperem, żeby go doprowadzić do takiego stanu, no żeby jak najwięcej tych elementów było na tyle zakończonych, żeby ta podróż już była taka jak najbardziej, no wiecie, no wygodna, no, żeby to po prostu wszystko było i żeby jak najwięcej tych elementów już fizycznie w trasie sobie przetestować, jak się tam zachowują szuflady, nie szuflady, to wszystko. No i także wyprawa fajna, ale o tym może tam zmontuję jakiś film, nie będę teraz was tym dręczył. Po drodze wstąpiłem do Łukasza Kłosowskiego, pozdrawiam Łukasz przy okazji. Wielki gość ciebie, choć trochę tylko większy ode mnie wzrostem, ale jeżeli chodzi o podejście do roboty i do projektów, które macie i ogromu pracy, który tam macie na gospodarstwie, to jest... Ja się zawsze uważałem za gościa takiego raczej pracowitego, ale może tam przy was to trochę wymiękam. No ale powiedzmy, że gdzieś tam w tej dolnej lidze jestem, gdzie wy jesteście w tej górnej lidze pracusiów albo pracoholików, chociaż może nie do końca, bo widać, że akurat Łukasz to z pasją to wszystko robi. Fajnie go się słucha, fajnie go się ogląda. No, także jadąc na te nasze wczasy, wstąpiliśmy do Łukasza na tam godzinkę może. Także on mi pokazał to, co ciekawego robi i zobaczycie to teraz w tym filmie, bo miałem to w tym swoim filmie urlopowym zawrzeć, ale nie będę profanował tego, co Łukasza zobaczyłem i nakręciłem z tym, co z urlopem, no bo to jakby jedno z drugim za bardzo nie idzie w parze. Tak se myślę, że tak właśnie, no taki pierwszy był mój zamysł taki, żeby to wszystko skliścić w jeden tam odcinek taki. Właśnie to już całą tą wyprawę swoją, łącznie z tą wizytą Łukasza, ale Łukasza wrzucę wam teraz, to co byłem, bo to jest jakby bardziej związane z naszą pracą, którą wykonujemy, niż z urlopem i kamperem i tam morzem i tymi innymi pierdołami. No także nie będę to więcej tłumaczył, co będzie tam dalej posklejane, to sobie zobaczycie. Oglądajcie przy okazji widzów Łukasza, widzów z kanału Łukasza, zapraszam do siebie. Udzielajcie się też, piszcie, komentujcie. Może nie mam takich treści ciekawych i tak regularnie wrzucanych, jak to robił Łukasz, ale wiadomo, tam każdy robi co innego, każdy ma trochę inne priorytety i każdy robi to po swojemu, ale generalnie ten ruch u mnie na kanale jest słaby, więc jakby trochę zmobilizować czyichś widzów, to byłoby fajnie. Także łapka w górę, subskrybujcie, udostępniajcie. A ja idę montować to, co tam udało nam się w ostatnim czasie zrobić i ponagrywać. Także przyjemnego oglądania i do następnego. No, w drodze nad morze pozwoliliśmy sobie wjechać do Łukasza. No i jeszcze na koniec planuję wjechać tutaj na wagę. Tam jest źle, minus 60 świeci. No zaraz Łukasz przyjdzie, zrobimy jakiegoś wantura pierwszy raz tego naszego auta. No także do wybrzeża daleko już nie zostało. No otóż tego wantura mamy z głowy. A to co mówisz? No to ten ciągnik nie jest tą ciekawostką? Który? No ten srebrny, co oglądaliśmy? Ale to, ale mamy się kupionego teraz jednego. A to co z lawety ostatnio zjeżdżało? Tak, no. To tam możemy podejść, pokażę. Tego to na powrocie jeszcze zobacz. Dzień dobry. Cześć, witam. Na obiad. Już idziemy. No już idziemy, jeszcze parę minut i też lecimy dalej. No, ale zaplanowane jest, że jedziecie u nas. Także... Nie, coś tak, nie, tak. Nie, nie, no tak, nie, nie ma takiej opcji. Lecimy, nie, Łukasz, nie będziemy w ogóle wam tu gitary zawracać. Tak. I tak widzisz, tak. Ja tak. Mówię, zakręcę małe kółko i mówię, wjadę do ciebie. Tego już niedługo kończę. Jak byłeś, to była sama, tylko sam most chyba stał tutaj wtedy. Tak, bez przodka, w ogóle przodka nie było. No, teraz jest położony silnik. Zostało mi tylko jeszcze tutaj złożyć rozdzielacz. Ten rozdzielacz steruje całą skrzynią biegów. Tu go mam, rozdzielacz. No to macie obsykane wszystko.
Powiem Ci, brakuje mi jednej rzeczy i się wstrzymałem z montażem. Jutro ma przyjść takie sitko. Jedno tutaj brakuje. W tym miejscu No, w tu ogóle, cały o, coś katalog. takiego, zobacz. I w ogóle tego nie było tutaj, nie? To To jest małe? taki, no jako tam jest zapisane jako dławik, to jest też jakiś, nie? I tego nie mam. To zamówiłem, to jutro będzie. I to przychodzi tutaj w środek. Tu. No i tego nie mam. To się wstrzymałem, bo tak bym to dzisiaj założył, byśmy za. Bo tylko mi brakuje to. Zalejemy olejem skrzynię. Uruchomię go. Rozgrzejemy wszystko, nie? Bo tu cała hydraulika też jest zrobiona. Wszystko zresztą. Uruchomimy go, żeby się nagrzał. Zobaczymy, czy nigdzie nie puszcza oleju, nie? Czy wszystko jest szczelne. I co? Później koła. Wyjeżdżamy do malowania cały korpus. Żeby jak już jest wszystko rozebrane, żeby to pomalować. No tak, no No i później to jest blachy zdejmiemy. niepowtarzalna okazja, żeby to zrobić, Tak, nie? bo jest wszystko czyste, wiadomo, nie trzeba tego będzie czyścić, tylko otłuścić ten, bo to wszystko było rozebrane, cały przód był zrobiony, cały remont przedniej osi i Tu skrzynia była przejrzana, jakieś nie? nowe elementy. Sworznie nawet tak były dorobione. Ten flansza od wału napędowego widzę. Tak, krzyżaki nowe i ten. Tu głównie dużo nie było problemu, tylko taki był zaniedbany ciągnik, nie? Trzeba było wszystkie taczki wymienić, bo jeździli najprawdopodobniej na jakimś złym oleju i. To ile w sumie tych ciągników będzie z sprawnych jeżdżących? Z Wszystkich? dawnych jeżdżących? No. 5? 6? Nie, no więcej. Więcej. Samych Magnumów mam 9, nie? O matko. Tych mam, nie? To jest nie na bieżąco z tym Dobra, liczeniu. to jest to. O, a kompresory gdzie A kupujesz? między. Gdzie kupiłem? Czekaj, czy to jest Sanden oryginał? Chyba tak. Tak przynajmniej wygląda, nie? Tak. Chyba. Bynajmniej w opisie był, tak. Nie, to nie jest oryginał. Nie, to jest jakiś cargo. Made in China, ale to, że China to. No, nie, Ale to jest. wygląda jak idealna podróbka Sandena. No bo chyba, że nazwę zmienili, ale nie sądzę. Wygląda Nie. identycznie jak Sanden. Nawet jakość tego odlewu i to wszystko, bo to ze Ale ja sprężarkami powiem mam Ci, do czynienia że trochę, nie? ten już stosowałem, dlatego kupiłem taką samą, nie? No bo to trzeba zamontować, bo tu klimatyzacja, wszystko to będzie sprawne, nie? Bo to musi być. I teraz tego kupiłem, 7020. A czyli ja kupuję jak jest po prostu, coś się trafi w dobrych pieniądzach i ten, nie? Dlatego go kupiłem. Nie planowałem, ale kupiłem. Już tutaj jest przyczyna, czemu on nie jeździ. Nie jeździł, bo zobacz, tutaj jest sprzęgło główne i wypadł seger, nie? I rozpięło tarczki i już się zaciskało, nie? A tu jest wywalony rowek, jest już wybity, nie? Zobacz, jaki jest ostry. I podejrzewam, że, bo on był tu rozbierany w tym miejscu, nie? Już go rozbierali, bo tu nawet rurki poznaczone, tu był na silikon No i złożony. nawet to tych trytków sobie nie zadał Tak, trudu, żeby zdjąć. bo to żeby ten był składany, ale dalej widzę, że jest oryginalna skrzynia, bo są jeszcze niebieskie. Tutaj nie rozbierali najprawdopodobniej, tylko to. Czyli oni rozebrali go, założyli zabezpieczenie na stary kosz i znowu wyskoczyło. Czyli Najprawdopodobniej tak musisz to. kosz mieć nowy albo go No i zregenerować. mam już zregenerowany, a ten dam do regeneracji, nie? Bo nawet te zabezpieczenie widać, że ono jakby było nowe praktycznie. No bo Bo to z był, reguły wiesz, jak jest wybite. to była w miarę tania naprawa, nie? Tak, ale I szybka, jakby tylko zrobili kosz, nieskuteczna. jakby dobrze zrobili, to traktor by najprawdopodobniej do mnie nie trafił, nie? Bo by jeździł i nikt go nie sprzedawał. A tak, Także. jeżeli on z rynku zachodniego pochodzi, czy gdzieś, to tam Nie, on krajowy jest krajowy wtedy. jest. No ale to Krajowy nawet i jest. w kraju to już każdy teraz liczy, ile by musiał No znowu wydać na i. remont i rezygnują wolą sprzedać, I to nie? takie nieplanowane, go kupiłem, bo silnik jest na chodzie, takie tam wiadomo, jakieś kosmetykę trzeba zrobić i będzie jeździł, nie? No jest, powinien zostać jakimś ambasadorem marki albo coś, bo przecież nikt w Polsce się tak nie zajmuje tym na większą skalę. To tym bardziej, że to nie jest jakaś Znaczy, bardzo popularna marka, nie? my robimy to i używamy, nie? To nie jest tak, że Tak, tylko tak, tak. robimy i I sprzedaje. stawiamy Tak, ten, tak. tylko my to robimy, żeby to godziny robiło u nas, nie? I to ma, ten ciągnik ma 21 tysięcy godzin. A ile to ma lat? 97 rok. Rocznik mojego syna starszy. Tak, i tak tutaj część skrzyni jeszcze nie była poruszana. Z tego co tutaj oglądałem, to tylko tu go rozjechali, nie? Bo to im się stało, zjechali to, nie zrobili tego kosza dobrze. No i to jeszcze raz się Widzę, że stało. da, porządna kobyłka. Gdzie taką kupiłeś? Taka widać, że masywna jest. Szczepan czy coś takiego. Oni mają Polski wyrób. pneumatykę, tą wulkanizację sprzedają. Bo tam. No, takie rzeczy trzeba mieć solidne, bo to, jakby miało spaść i komuś coś zrobić, to
Dobra, teraz Ci pokażę, jak wygląda po naprawie, bo teraz pokazujemy mechanikę, stan surowy, a teraz przejdziemy i zobaczysz, jak wygląda już taki odrestaurowany już przy końcówce, bo tu dzisiaj praktycznie już kończymy montaż tego ciągnika. Brakuje nam tylko jeszcze wydechu, ale wydech robi Sławek i zaraz będzie, może pod koniec tygodnia. Dobry, dobry. Cześć. A tak wygląda ciągnik po takiej renowacji jeszcze. Tu jest akurat kolor srebrny, mamy czarny w strukturze, mamy też dwukolorowy w kolorze Porsche, bo jeździ z opryskiwaczem. To jest, ze Stanów dostałem to Stanisława, przywiózł mi, nie? Fajne. To jest amerykańska... Fajne, fajne. Pasuje ten, pasuje do koloru ciągnika. O, jest. Kawał pracy. Część malowania proszkowego, to wszystko było tak, schody, to co takie drobne elementy, wsporniki jakieś, to wszystko było w malowaniu proszkowym, ale wiadomo, to co musiało zostać, to zostało pomalowane wszystko w całości. Tak jak te blachy, teraz tym jak montuję, też były w proszkowym malowaniu, no i tu będzie ta naklejka założona, nie? Logo całe. No, marka typ. Ciągnika, no. Typ marka. Nowe lampy, lampy z AliExpress. LED-owe już bardzo dobrze świecą. Także tak to u nas wygląda. No i dzisiaj, dzisiaj założymy już maskę. Efekt będzie murowany. No. Tylko nam brakuje tego wydechu. A wydech będzie cały z kwasówki, wypolerowany. I dodatkowo jeszcze będzie ta osłona. Również na wzór wszystko wypalone tak jak oryginał. Bo ja staram się też robić, żeby zachowywało tak oryginalny ten, nie? Kształt i wymiary. Tylko że będzie błyszcząca, nie? Z kwasówki tu i takie tu jeszcze jest taka osłona, nie? Także jak to już zamontujemy, to już będzie tak. I tylko wtedy na jakieś, jeszcze... i na jakieś suche pole pojechać, nie? W błoto. Taki efekt całkowity będzie, bo szyby będą przyciemnione, nie? Aha. I jak będzie miał ciemne szyby, to ten. Ale mocno przyciemnione, czy tak trochę? Na 35, czekaj, przepuszczalność. Nie wiem właśnie, w którą stronę to się. Chyba 35% będą hamowały światło. Coś takiego, nie? Ładnie. Będą ciemne szyby, to już wtedy to wszystko taki efekt da, nie? Ładnie, bardzo ładnie. No i ciągnik, ten ciągnik ma 21 tysięcy godzin. Z tym, że tak, poprzedni właściciel wymienił na 12 tysięcy godzin był zamontowany 12 albo 14 tysięcy był zamontowany nowy słupek. Short block tak się nazywało. Zamontowali wał korbowy z tulejami, stłokami, wszystko. Tylko, i z głowicą pewnie. I z głowicą. Tylko osprzęt był przykręcony, nie? I przednia oś była też założona nowa w tym samym czasie. Z tym, że my tylko zrobiliśmy uszczelnienie, bo tam już puszczało na przodzie. Także tutaj to wszystko jest bardzo zdrowe, nie? No i skrzynia też, bo my go używaliśmy, trochę u nas też popracował. Także na takie malowanie zapracował już u nas. No i super. No i dalej będziemy. Nie, no jest efekt naprawdę. Wygląda piorunująco. Idzie? Czekaj, bo nieraz... Kiedyś dochodziłem, 15 minut nagrywałem, ona nie nagrywała. Nie nagrywa. Nie zniknie. O, nagrywa. Tu na czerwono. Ty wyzerujesz licznik? Razem z kierowcą. Trzeba ważyć. Dobrze waży? Tak, no. Kurde, ty w szoku jestem. A ile mówiłeś? Ja 3 tony 50 obstawiałem. Dużego zapasu nie ma. To jestem niezadowolony, ci powiem. Jestem bardzo niezadowolony z tego. Bo teraz szedłem 360. A wejdziesz jeszcze ty? Dobrze, to by 3200, 3300 to. A dzień dobry, witajcie. I poniedziałek, dzisiaj 29.
po urlopie już, niestety. Dzisiaj jestem przy tej maszynce, już widzieliście nieraz. Tu mamy pierwszą wymianę oleju w nowym silniku po przejechaniu. Tam około 50 motogodzin. Do wymiany jeszcze olej w przekładniach, co właśnie już zostało uczynione. I do wymiany mam sprężarkę klimy i olej hydrauliczny z filtrami. Sprężareczka sobie leży tu. Teraz maszyną wjedziemy sobie do warsztatu i będziemy działać dalej. Sprężarkę mamy wymienioną. Odpadło ucho i taka dziura się zrobiła. Także jest nówka sztuka założona. I teraz pan Darek będzie miał dobrze w końcu. Dwa dni dzisiejszy. Tak jest. No, witajcie, witajcie i koniec miesiąca. Się zbliża się 30 już po urlopach. Za chwilę obejdę wam, popowiadam co robimy. Co najpierw opróżnimy sobie samochód, bo tu po to stanąłem, nie? A ten siłownik to już wymieniany był, widać, nie? Żółty, ten no, główny. Ty to na dole, na całym tym, widzisz? Nie, nie na spawie, tu co redukcja przychodzi, tylko na deklu. Na deklu jest, nie? To może nawet lepiej. Trzeba go rozkręcić, wyszlifować, wygrzać. Trzeba go rozkręcić, bo trzeba z niego olej wylać, nie? No, wygrzać, pospawać. No, tu jest. Nasz elektryk podwórkowy zrobił. Pięknie to zrobił. Podwórkowy elektryk zrobił, ale to później dobrze się jeszcze poopowiada, co tu było robione i po co i dlaczego. A teraz wywalimy graty samochodu. Wszystkie odjadę. O, siłownik wyciągnięty. Jebnięty. Od razu. Dzieje się tu serwis. Naszego sprzętu się skrzynka oberwała. O, tu widać pęknięcie. No, także jest to odszlifowane. Wygrzane. Teraz trzeba jeszcze zrobić ładną fazę. Kurwa, to daleko pękło. Daleko pękło. To jest z 80 cm pęknięcia. O, i tu tak przy okazji można komuś powiedzieć, że takiego spawania nawet niech nie próbuje robić w maszynie z olejem, bo i tak nie pospawa. No tego nie. Nie ma opcji. I tu nie chodzi o umiejętności spawacza, tylko po prostu olej, który się tu wydobywa, gotuje i niszczy spoinę. Nawet jak uda mu się zaślepić, to tylko na krótki okres, bo tak to tak, nie tak, wtopi. Tak. Jak na bobli dużo, no to jest jakaś tam może szansa, że przestanie lecieć, ale takiego długiego pęknięcia to nie ma szans pospawać, bo olej zaczyna się gotować, cała spoina zaczyna wrzeć z tym olejem i się to wszystko degraduje. Musi być to rozebrane, olej wylany, odtłuszczone, wygrzane, bo w tej szparze ten olej zostaje. Więc praktycznie jak się to wygrzeje palnikiem, to ten olej się wypali wtedy z tej szczeliny i jest dopiero szansa to pospawać. O, tu już porozbierane te siłowniki od hakowca. Wszystko oczywiście trzeba traktować gazem, bo nic nie chce się po dobroci rozebrać. No, tam trzeba acetylen tylko. Acetylen się kończy? No i tu jeszcze do tamtego siłownika od podnoszenia haka jest potrzebne tu wszystko nowe. Trochę
Musisz przesunąć wyżej. Nie, w los już. No w los, no. No, to weź trochę tutaj. Trochę inaczej. No. No, siłownik pospawany. Pomalowany. Tak, pomalowany, bo farba jest najważniejsza. Ale trochę się ciekło, aby farbę popsikali i uszczelniło, nie? Samą farbą, nie? Podaj teraz tam śrubeczkę. Już podaję. Dwie są. No i jedną, jedną. Na razie. I kluczyki. I maszyna jeździ, a nie jeździła, i nie podnosiła, i nie opuszczała. Chłopaki spróbują naprawić czujnik przeciążenia, bo pokazuje głupoty cały czas, że jest przeładowany. Jest w powietrzu. A ten teleskop chodzi w obydwie strony? Sprawdzałeś? Tak, chodzi. No i elegancko. Tak przyjechał awaryjnie, już będzie z głowy zrobiony. To jest. A czujnik przeciążenia tu sobie siedzi. A miał jakąś pokrywkę? Tak, ściągłem też. Tam piszczy coś, Sebastian? Tak! Piszczy! To dobrze. No teraz właśnie, że jest oś jest w powietrzu. A przedtem też piszał? Przedtem nieraz piszał, cały czas nie, ale pokazywał, wchodziło zielone na pomarańczowe. Mm-hmm. Tak jak tam bujło, czy coś, właśnie jak był przechylony, to by...
jedna. No powiedzmy jedna, niech by się świeciła. Dwie się świecą. Dwie zielone się świecą. Teraz byś musiał się odwrócić i dźwignąć tamtą maszynę i zacząć się zadziała, nie? Jak się zwietrzy. Spróbuję dźwignąć coś, to. Mówię, spróbuję dźwignąć, zobaczymy czy działa, nie? No może tym podnieść mu przodkiem, niech się za przód złapie. No dopiero piszy jak szkoła tam prawie pod. Ale jeszcze w powietrzu całkiem nie są, ale jest dość mocno zwietrzona. A wciągnij go teraz powrotem. Ile jest? Dwie. Jeszcze by można było mocniej, nie? No. Ta maszyna już zakończona, bo przed urlopem jeszcze do taki zrobimy filmik. Pokażemy jak to teraz pcha po naprawie tego termostatu. Znaczy jak pcha, no jaką ma siłę. Ta maszyna jest zahamowana na ręcznym hamulcu. No i tu problemem jest teraz to, że jak złapie temperatury, wyrzuca płyn wierzchem spódnicy niestety. Było to niby już robione, ale problem jest dalej. Teraz właśnie uzupełniliśmy znowu płyn. No w międzyczasie jeszcze była ta pompa wody, co widzieliście, robiona. Jedynka, teraz dwójka. Pcha bez problemu. Może na prędkość Tomek zademonstruje, jak to szybko jeździ. Tomek! Wiedz, zrób rundę po polu. No szkoda, że ten płyn wyrzuca, bo tak już by było to wszystko na cacy. No tutaj jest taka ciekawostka z tą maszyną związana, jak ten klient do mnie dzwonił jakoś na przełomie roku, może wcześniej. No i tam na temat tego hydrostatu żeśmy rozmawiali. Że jest jakiś z tym hydrostatem problem.
No i maszynę później wsadził na lawetę, wysłał i cały czas rozmawiał już nie ze mną, tylko z inną firmą Hydroserwis, że maszynę wiezie. I tamten człowiek z tamtego Hydroserwisu dzwoni, mówi: panie, no gdzie maszyna? No niby już miała przyjechać, nie przyjechała. Koniec końcem rozmawiał ze mną wcześniej, a maszynę wysłał do innego człowieka, z którym prowadził korespondencję. I się do samego końca praktycznie nie byli zorientowani, że maszyna jedzie nie pod ten adres. Czyli nie pod tamten adres, z którym gość, klient, rozmawiał. Co, już żyga? Nadmiarnie. Zapełniło cały nadmiar. No i zaraz się to wszystko cofa do zbiorniczka wyrównawczego. Nie, no to niemożliwe, żeby takie coś się działo. Nie od temperatury przecież. Wiesz, już takie wymienienia, tak jak mówisz, że nie sprawdzili szczelności, przegrzali pęknięta. Czyli albo jest coś z blokiem, albo po prostu głowica dalej jest niesprawna, nie? Albo pęknięta. No, nie mówię, tu tak tą anegdotkę opowiadałem, bo gość jak tą maszynę tu wiózł, to był dogadany z innym gościem z Hydroserwis. I tamten czekał na maszynę, a maszyna jechała tu, przyjechała prawidłowo pod dobry adres, ale ustalenia, że jedzie, były z kim innym. Taka zbieżność nazw. I to tak właśnie, to klient miał taką uciechę, że rozmawiał z kim innym, ale suma summarum maszyna pojechała tam, gdzie pojechać powinna, czyli tu. A tamten gość drugi czeka, mówi: panie, gdzie maszyna? A mówi: no jak, no już przyjechała przecież, nie? No gdzie przyjechała, jak nie ma. No. A tak to fajnie, nie? Zasuwa to teraz. Ma prędkość, ma moc. Jest precyzyjna, trzeba leciutko gazu dodać, żeby ładnie zaczęła się toczyć, więc żeby podjechać pod, czy pod łyżkę, czy pod jakiś osprzęt, czy pod coś, to jest to dość precyzyjne, nie? No tylko silnik jest jeszcze do zrobienia, ta góra. No, ale podejrzewam, że mogło być tak, jak ta pompa była rozwolona, to tak mówiłeś, że po prostu płynu nie było, może była raz, drugi przegrzana. Później ktoś może długo niemyślący wlał wody, głowica pękła. Mogło tak być, no. Ale my tego nie wiemy, czy tak było, czy nie było. No ale no, nawet jak tą głowicę robili, no to pompa była rozwalona. No była totalnie rozwalona, nie? Czyli przez nią leciał płyn, no to i tak to widzieli. No to praktycznie tak. Jak tylko się wlało płynu, to od razu płyn dołem wyleciał. No i także, no ale jest głowiczka, znaczy ta pompa jest zrobiona. I... Na co przyszło jest zrobione. Tak, i tak jest. A nawet więcej, bo ta pompa, do niej dostęp już, to zresztą było wcześniej widać na filmie, jaki tam dostęp był, nie? Bo tak tylko się zrobi migawkę, że się rozbiera i później, że jest rozebrane, a później, że jest złożone, to trwa może minutę na filmie. A w rzeczywistości jest upierdliwa maszyna dosyć do obsługi. Fajna, zgrabna, niby to fajnie wygląda, ale... To jest magia kina. Magia kina, tak jest. Ale maszyna jest bardzo zwarta i przez to ma jakby dostęp do wszystkiego utrudniony. No tutaj manitu też jest skończone, siłownik był wyjęty, rozebrany, wygrzany, wyszlifowany, pospawany, pomalowany, założony. A jazda nie jeździła, dlatego że była uszkodzona wiązka kablowa. I cała elektryka siadła i dlatego też maszt nie pracował. Nie? O, tutaj. Nie ma co. Majstry co to ładnie naprawili. No, także jest skończone, też jest do zabrania. Do masy Fergusona to wszystko dzisiaj było pospawane. Ja myślę, że można jutro siłowniki złożyć i te siłowniki zamontować, nie? Tak właśnie się mówi, że pompa pierwsza przyszła. Tak mówisz? To koło, to wszystko, no. Żeby stabilnie to stało i wtedy sobie to... No to siłowniki trzeba tylko poskładać, żeby było... No bo faktycznie później włożyć to jest już żaden problem, nie? A tak znowu, gdzie trzeba maszt dźwigać do góry, a ona stoi na kobyłce, nie? Lepiej to tu złożyć dół i później sobie górę włożymy. Tak, no bo to raptem jakby się to włożyło, no to przyspieszymy o godzinę, dwie może całą robotę. To już to nic nie zmienia, nie? Można wywijać więcej. Tak, aby spadła skop. No można by koło sporne zakładać, ale to jest próżna robota, nie? No czekamy, nie, czekamy. Nie wolno klienta naciągać, nie wolno. Nie, nie, bo to są dodatkowe godziny, które by trzeba policzyć, a po co? Czyli tylko liczymy efektywne godziny, że nie robić martwych ruchów. Jałowych ruchów, że nie mieć. I co, do domu byś tak chcieliś? No nie ma, no i tak. Majstwo poczyszczone. Widzisz,
Nawet nie trzeba ci go dać. Nie, to tobie nie trzeba dwa razy mówić. No, no to słuchaj, 10 minut sprzątanie i o wpół wypad. Jest ładny dzień, o, tłoczysko jest pospawane, Tomek ładnie pospawał. Jeszcze gorące. Nie chcemy prezesa naciągać. Tak. No. Skrzyneczkę Sebastian naprawił. Przy tej, przy pompie, tam przyłączeniową całą, bo to było rozerwane. Do dwóch miejsc się dostawiali czyny. I myślę, jak tu jest? Nie wiem. Zostaw tu samochód. I pieszo. Albo rower od prezesa. Rower ci pożyczę. Worek, żarcie do psa. Zdrowia, ciekawe. No, także teraz potypować już szczelki, tłoczyska. Tłoczyska mam już klepnięte, zamówione. Do tego siłownika i tam do wózka widłowego. Co leży. Co?